Doktor Maria Kędziora i ksiądz prałat Józef Drabik odebrali dzisiaj tytuł honorowy obywatel Brzeska. Natomiast medalami na wstędze zasłużony dla miasta Brzeska uhonorowano Józefę Szczurek-Żelazko, dyrektora tutejszego szpitala, Zygmunta Popiele, właściciela firmy Granit, księdza profesora Stanisława Ludwika Piecha, miejscowego historyka Jerzego Wyczesanego oraz Brzeski Oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wszyscy uhonorowani swoją postawą, działalnością społeczną, bezinteresowną pomocą innym i patriotyzmem zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej, przyczynili się do rozwoju i świetności naszego miasta. Dlatego Brzesko uhonorowało ich tytułem honorowy obywatel Brzeska lub medalem na wstędze, zasłużony dla miasta Brzeska. Mówił przed oficjalnym wręczeniem odpowiednich certyfikatów burmistrz Grzegorz Wawryka. Gospodarz miasta dziękował radnym za podjęcie stosownych uchwał i gratulował nagrodzonym. Wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Brzesku Tadeuszem Pasierbem oraz wiceprzewodniczącymi Marią Kądziołką i Krzysztofem Ojczykiem w asyście radnych i zaproszonych gości wręczył wyróżnienia. Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystą sesję Rady Gminy. Szczególnie serdecznie witam honorowych i zasłużonych dla miasta mieszkańców. W dniu dzisiejszym 6 zasłużonych osób dla miasta oraz Światowy Związek Żołnierzy AK zostanie uhonorowanych najważniejszymi wyróżnieniami, jakie miasto posiada. Gratuluję Wam tych wyróżnień. W pełni na nie zasłużyliście swoją postawą życiową, swoim dorobkiem zawodowym, swoim patriotyzmem, swoją częstokroć bezinteresowną pracą na rzecz mieszkańców miasta i gminy Brzesko. Dla Brzeska to zaszczyt móc uhonorować tak zasłużone osoby. Wnioski o wyróżnienie Państwa składały różne organizacje i osoby. Świadczy to dobrze o naszych mieszkańcach, którzy potrafią dostrzec zasługi innych. Dziękuję radnym Rady Miejskiej za tak jednoznaczne poparcie wniosków o nadanie Państwu tych tytułów. W imieniu własnym oraz wszystkich radnych, zebranych gości, gratuluję szanownym Paniom, Pani Marii Kędziorze i Józefie Szczurek-Żelazko, czcigodnym księżom prałatom, Józefowi Drabikowi i Stanisławowi Piechowi, Panom Zygmuntowi Popieli i Jerzemu Wyczesanemu oraz Światowemu Związkowi Żołnierzy AK otrzymanych wyróżnień. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, Waszej dalszej działalności dla dobra i pożytku Brzeska i jego mieszkańców. Na koniec przywołam słowa księdza Mieczysława Malińskiego z tomiku Bądź światłem. Tym światłem z całą pewnością jesteście Wy, drodzy honorowi i zasłużeni obywatele Brzeska. Światłem bądź. Bądź światłem, im większa jest ciemność wokół nas. Bądź światłem rozumu, światłem mądrości dla tych, którzy tracą drogę. Światłem bądź. Bądź światłem, im bardziej zimno wokół nas. Bądź światłem miłości dla tych, którzy w rozpaczy i w zniechęceniu. Na ile w Tobie darów Bożych, choćby na mały ogarek, na ledwie tlejące światełko, a może jak pochodnia, albo jak płonący stóp, na ile Cię stać. Każdy z nagrodzonych powiedział kilka słów. Doktor Maria Kędziora mówiła, że jest członkiem powojennego pokolenia tułaczy. Dopiero w Brzesku znalazłam swoją przystań życiową. Z tym miastem jestem związana najdłużej, bo od 34 lat, mówiła do zebranych Maria Kędziora. Ksiądz prałat Józef Drabik tłumaczył, iż jego poprzednicy zapewniali go, że Brzesko to wspaniałe miasto. Nie mylili się, pokochałem to miasto, pokochałem tych ludzi. Przyznanie nam duchownym wyróżnień to dowód odwagi, bo dzisiaj kapłani bywają przedstawiani z jak najgorszej strony. Mówił pół żartem, pół serio ksiądz Józef Drabik. W imieniu Brzeskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mówił porucznik Jan Opiła.
Wraz z nim byli Krzysztof Zasada, prezes brzeskiego oddziału, Władysław Skalski, Stefan Marzec, Władysław Tucznio, Józef Żak, Krystyna Misiak oraz Maria Maj. Dziękuję radnym za dostrzeżenie naszego związku. Od lat nasza organizacja może liczyć na pomoc i zainteresowanie samorządu Brzeska, zapewniał porucznik Jan Opiła. Józefa Szczurek-Żelazko przypomniała, że z Brzeskiem związana jest od 20 lat. To zasługa burmistrza Grzegorza Wawryki, który był wtedy starostą, dał mi szansę. Dzisiejszy medal traktuję jako medal dla całej naszej szpitalnej społeczności. Nasza praca, zaangażowanie sprawiło, że placówka rozwija się i mam nadzieję zaspokaja potrzeby mieszkańców. Bezpieczeństwo zdrowotne nie tylko miasta i gminy Brzesko, ale całego powiatu, tłumaczyła dyrektor Józefa Szczurek-Żelazko. Zygmunt Popiela przypomniał, że z małej firmy Granit stał się stosunkowo dużym przedsiębiorstwem, zatrudniającym ponad 300 pracowników. Jestem dumny, że firma, która powstała dosłownie od zera, dzisiaj daje pracę tylu osobom. Dziękuję za dostrzeżenie naszej firmy, bo tak traktuję to wyróżnienie. Odbieram je jako ukłon w stronę całej naszej firmy, mówił najwyraźniej wzruszony Zygmunt Popiela, właściciel firmy Granit. Ksiądz profesor Stanisław Ludwik Piech podkreślał, że chociaż pracuje w Krakowie, zawsze czuł się mieszkańcem Brzeska. Przypomniał słowa Norwida. Przeszłość to jest dziś i dziś dalej. Za pamięć o przeszłości, bez której nie ma przyszłości, nie ma narodu, władzom miasta serdecznie dziękuję, mówił ksiądz profesor Stanisław Piech. Jerzy Wyczesany wspomniał swoją przygodę z historią. To pasja, ale także wdzięczny zawód. Gdybym jeszcze raz miał wybierać, wybrałbym historię sztuki i historię w ogóle, zapewniał Jerzy Wyczesany. Po oficjalnej części gratulacje zasłużonym złożyli goście, w tym posłowie Michał Wojtkiewicz i Edward Czesak.